Cześć wszystkim, załapałem 7, przeciąg Baldur's Gate 3. Dobra, idziemy tam, szukamy sobie czegoś do zabicia. Will, potrzebujesz zbroi. Momencik, to jest inne niż zbroja, niż pancerz cieni? Z kosztem czasowy punkt wytrzymałości 10, zadajesz 10 obrażeń od zimna na wszelkim istotom, które zaatakują ciebie wręcz. Do następnego długiego odpoczynku. Okej. Okay. Więc... na siebie pancerz cieni. I nie widzę najmniejszych powodów, żeby nie rzucić na ciebie tej zbroi Agatysa, skoro to do następnego długiego odpoczynku, to zmarnujesz jedną zużyjesz jedną komórkę, ale to no, wszystko co chcemy. Dobra. Dobra, to jedziemy. No sign of tentacles so far. The same. Except for a knot of worry in my stomach that's in no rush to go away. That I can relate to. Ancik, czy tego pana zbadaliśmy? Nie. People up ahead. Something's wrong. Zdecydowanie. Przywitajmy się beztrosko. You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh. And something within you stirs in response. Elitid? Okej. Okej, możemy powiedzieć, że jego rany wyglądają na głębokie. Spróbujmy. Your sword. Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. O, też ma. Też ma robaka. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother. He was chosen, like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Co? Najwierniejszym? What? Are you testing us? A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. That fellow was infected like us. Is this the mark of a true soul? Proste podsumowanie, możecie się jeszcze wiele nauczyć na temat naszej wiary. Czy może będziecie mogli mi pomóc? Szukam druida... Halcina. I don't know any druids. Okej, okay, to nie pomogliście. Co tu robicie? Dzicz to niebezpieczne miejsce. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here.
We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Ja przeżyłem katastrofę tego statku. Jednego zbiega już znaleźliście. You! Brenna! Kill him! Czy dało się to jakoś sprytniej rozegrać? Na pewno dało się. Dobra, Will. Zbyt dobrze się ustawiłeś. Chcemy, żebyś był jak najbardziej z przodu. Mogę zadać tobą cios. Coś jeszcze mogę tobą zrobić? 4 do 11. Możecie jakieś zaklęcie. Ale chcę, żebyś podszedł tutaj i osłaniał mnie. Możesz spowodować utratę równowagi przez przeciwnika. Może nie. Już nie. Jeszcze nic nie wiem o tych absolutystach, a już mi się nie podobają. A? Możesz. Właśnie, mogę teraz badać. Dowiedzieć się, że masz zaledwie 11 KP. Nie zdążysz podejść. Mogę rzucić twój ognisty pocisk. ...50%. Chyba dobrze. Okej. Mogło być lepiej. Oczywiście jest kapłanką. To domyślam się, że jest jakiś wojownik. Dobra. Will, co się z tobą dzieje? Jesteś zatrzymany. Dobra. W odpowiedzi możemy uśpić tego gościa. Albo możemy skurować Galem go jakoś, coś z nim zrobić. Magiczny pocisk raczej go nie zabije. Dużo masz zręczność? Nie za dużo. Szansa przewrócenia cię łuszczem nie jest mała, ale jak mam już czarować, to równie dobrze mógłbym czarować coś innego. Dobra, tak. Zdajmy najpierw ci obrażenia. Ognistym pociskiem. Wysoka KP. Ubienie, okej. Okay. W takim razie cię uśpimy. Czy ją też możemy uspać? Nie. Dobra, starczy, że ty uśniesz. Dobra. Potem się już ktoś tobą zajmie. Co jeszcze mamy? Mam jeszcze akcję dodatkową. Może wycofaj się. Dobra. Will jest jeszcze zatrzymany, ale zaraz mu to zejdzie. Dobra, podejdź ile możesz. Możesz przywalić się znowu ognistym pociskiem. Dobra.
Tego jeszcze nie słyszałem. Gale. Jeżeli go teraz zaatakujemy, to się obudzi. Ale tak się chyba zaraz obudzi. Równie dobrze możemy go zaatakować. Możemy spróbować go podciąć, tak? Rzut na zręczność, test ataku. Dobra, możemy najpierw do niego strzelić. Jako 5 obrażeń, liczyłem na więcej. Gale. Jakbyś go spróbował zaatakować 30%. Nie jest najlepiej. Dobra, wycofaj się. Dobra, zobaczmy co on zrobi. Zamierzam bardzo z nim kombinować. A właśnie, jeszcze nasze serduszko. Nie, już skończyłem twoje ruchy. Tobą ruchy. Dobra, broń. Willa. Okej, powinienem dalej się wycofać Galem, nie pomyślałem o tym. Dobra, ale gość sobie przykichał. Will. 50%. A nieziemskie uderzenie. Wysoka KP i utrudnienie, nie wiem czemu. Serczetce też możesz mu przywalić? Nie. Dobra, Gale. I don't fancy their chances. Dobra. Spróbuj go przewrócić. Chociaż nie, w sumie jeżeli go trafimy, to tak go zabijemy. Dobra. Czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe ataki? Zwód. Tratę równowagi. Jakiekolwiek obrażenie. Dobra. Tyle. No to mamy. Kolczuga. Ciolka kwasu. Momencik. Serduszko. To jest lepsze od twojej? Tak, ale to jest broń... To jest... Kolczuga jest ciężka. Okej. Okay. Serduszko, pozbieraj to. Co z tą panią? Nie. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Daj się poprowadzić własnemu ciału, przyjmuj wpływ kijanki. Nie, kijanka nie jest naszym... Kijanka nie jest naszym przyjacielem. Cokolwiek ona chce zrobić, powinniśmy jej się stawić. Zmuś się do osłonięcia własnego umysłu. Żaden jetycki pasożyt nie będzie na ciebie wpływać. Dobra. Czemu, czy nam się uda? Okej.
no use. Compulsion takes over. Your actions are no longer your own. Co, do kieszeni po prostu włożyłeś kijankę? Ukaz pozorzytnika, łupiesz co umysłu. Okej. Nic więcej chyba z tym nie możemy zrobić. No, jest całkiem sporo warte. O, weźmiemy kiełbaski. Dziękuję. To tyle. Dobra. Zajęło dłużej niż powinno. Tempting. But I think we might already have the maximum number of theatrical titles. Wszystkie. Ja zasługuję na wszystkie teatralne tytuły, jakie możemy tutaj zdobyć. Okej. Co my tutaj mamy? Strange. It looks healthy, but it's stone dead. Okej. A dead boar. But it doesn't look like it's been touched by scavengers. Przyjrzyjmy się. Carcass seems to be fresh, only a few hours dead. You notice two small puncture wounds in its neck. Looking closer, you can see the skin around its face is desiccated. It's been completely drained of blood. O nie, wampiry? Teraz żywią się świńską krwią. Tarcza ze skrawków drewna. Nie będzie nam potrzebne. Open up. Dobra, co jeszcze tu mamy? I saw you training those children. You were so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned the lesson after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. Yeah. Co my tu mamy? Ziemniaki. Złoto. Łopatę. Ustne opowieści o Fejrunie. You seemed quite forward with your compliments earlier. We'd only just met. Seize the day, I say. More now than ever. Careful you don't pull a muscle in your haste. Jest dużo warte. Czuję się trochę jak w jakimś Oblivionie albo Morrowindzie. Zbieranie rzeczy tylko dlatego, bo mają jakąś wartość. Dead goblins. Dead travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Albo w tą, albo w drugą stronę. Narzędzia złodziejskie. Co się nam przydać? Dobra. Nauka czarów. Chwilę na to spojrzymy. Moment, moment. Ich broni nie będę brał. Mi się nie chce tego sprzedawać wszystkiego. Bliński rysunek. Trzy proste postacie przypominające dzieło dziecka. Zobaczmy.
Czy możemy coś jeszcze z tym zrobić? Dziecięcy rysunek wykonany węglem, grubymi liniami na zwierzęcej skórze, przedstawiający trzy postacie z kresek. Goblina z iskrami w ręku, kwadratową humanoidalną postać i prawdopodobnie elfa. Każda z nich nosi schematyczną narysowaną korbę. Bez sensu. Oznacza, że gobliny mają więcej niż jednego przywódcę. Okej. Okay. Dzięki dzienniku, że mi wytłumaczyłeś. Dobra, wygląda na to, że tutaj możemy się spotkać z goblinami. Że nie zabierają złota pokonanych przeciwników. Dobra, czy chcemy przejść jeszcze na boki? No zobaczmy jeszcze, co jest w tym lesie, zanim wejdziemy do środka. Minotaur with a hankering for human flesh. An axe-bearing mountain of fur she was. Give me a nasty scar. I hope you don't mind if I don't ask to see it. Co to jest za jaskinia? Nie mam pojęcia. Wygląda złowieszczo. Chwilę sprawdzimy. Tutaj jeszcze przyjrzyjmy się. No właśnie. Will with a Y. Why? Why? That's right. But why? Why? A great uncle's name, my father said. But I just figured he couldn't spell. Will. Okay. Dużo gadają ze sobą. Keep moving, stranger. Quietly. Co tu się stało? I told you to go. Perswazja, nie jestem wrogiem, słowo. Ej, uwierzył. There's death in your scent, but not in your words. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Jemu potrzebny jest grób, nie odpoczynek. Just go. I won't ask you again. Okej. Okay. Jakbym był milszy, to może coś innego by stwierdził, ale nie. Powinniśmy już mieć tyle składników, że coś powinniśmy móc zalchemizować, tylko nie wiem właśnie jak rozpocząć alchemię. Czy potrzebujemy jakichś przyrządów alchemicznych, żeby ją zacząć, czy jakoś jest na to osobne menu? Nieważne. Może w obozie, jak w Wiedźminie. Cóż to wie? Dobra, zajrzyjmy szybko do tej przebrzydłej jaskini. Jeżeli będzie coś tam jakiegoś strasznego, jakiś... Sowo niedźwiedzia. Chcemy się bawić jakimś sowo niedźwiedziem? Chyba nie.
Przeszliśmy to na gobliny. Bra, na pewno jeszcze tutaj kiedyś wrócę. Się uporamy może z tymi goblinami. Przy okazji, jak daleko jesteśmy w poziomie? Nie za daleko. Następny niezbyt szybko przyjdzie. Że będziemy ubijać, mordować mnóstwo goblinów. Well, well, boys. Looks like we got ourselves a trespasser. Don't bother running. My archer's got decent aim and plenty of arrows. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Trzeba mi jej rozkazać, żeby opuściła broń. Albo możemy ją perswadować. Spróbujmy perswadować. Chociaż generalnie chcę ich pozabijać, więc... Ale to nie jest nasz ostateczny cel. Suppose it's best to save our strength for a real threat. Go on then. Just keep your nose clean. Okej. Nie wiem, dlaczego oni lubili tą akcję. Wygląda na to, że póki co nas nie atakują. Co ciekawe jest, jak na gobliny. Everything here is ours. Bugger off. Bardziej typowe goblińskie zachowanie, bym powiedział. Keep your paws to yourself. And I won't cut them off. Chciałabyś najpierw do nich dosięgnąć. Garbage. If you want to keep your insides on the inside, don't cause any trouble. Dobra, właśnie. Na rysunku... trzy postacie. Jeszcze raz. Goblina z iskrami, kwadratową humanoidalną postać i prawdopodobnie elfa. Okej. Spotkaliśmy jakąś goblinkę, ale nie wiem, czy to była ta z iskrami. Look what we got here! Another little birdie wanting to fly! Stop this thing! Flap those wings some more, and I'll feed you a worm! And you! Hope you got a stomach for heights! Gobliny wiedzą. Znają się na dobrej zabawie. Co wy wyprawiacie do demona? What's it bloody look like? We're teaching this here pipsqueak to fly. Mówimy to inaczej, dlaczego to robicie? Cause it makes me laugh. Koniec zabawy, natychmiast uwolnijcie tego gnoma. You want this little cave lurking wotsit? Find your own. He's ours! As the symbol glows, power courses through you. Authority. Okej, możemy znowu go perswadować? Taka zgraja przeciwko jednemu gnomowi głębinowemu? Powinniście poszukać sobie lepszego przeciwnika. My będziemy tym lepszym przeciwnikiem? Trochę insynuuje. 12 plus 10 bonusów, okej. I reckon we could do better than this run, eh? We're leaving.
What about the gnome? Ain't we supposed to bring him to... I said we're leaving! There's plenty of sport and rich pickings out there for us! All right, then. Fresh meat. Scared meat. Yes. To nie ma najmniejszego sensu, co tu się dzieje. Że możemy po prostu perswazją wszystko przechodzić. Znaczy, takie było założenie tej postaci, ale nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. We should keep moving. Znowu to samo? Dlaczego to cię ciągle prześladuje? You already know as much as I do. Best ignore it. As long as it doesn't hamper us too much. Zdecydowanie ona wie więcej od nas. Ale nie chcę się tym podzielić. Dobra, jak to zatrzymać? Dźwignia zwolni hamulec. Nie. Dźwignia zatrzymaj. Okej. Okay. Zadziałało. Momencik, czy możemy pójść na górę? O, coś tu jest. Sejmitar. Żeberka goblińskie. Ogień alchemiczny. Okej. Okay. Zapasy. Nie. Dobra. Nie wiedziałem, że plądrowałem. Co będę z tego mieć? Free me and find out. Dobra. Oh, Baga Kamara. There's pustulant thugs. Well, get on with it. Czym ty mówisz? You saved me. Now you'll extort me. That's how this works, yes? Wolę się dowiedzieć, jak cię schwytano. My own fault, really. I should have dropped my pack and outrun those bastards. Alas. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Jesteś daleko od domu, jak na gnoma głębinowego. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell. If we should meet again, well, we will have met again. Mam nadzieję, że nie. Nie zamierzam mojej nogi stawiać w podmroku. Tak długo, jak mogę mieć na to jakiekolwiek zdanie. Dobra. Czy tu jeszcze mamy owce? Tu chyba wark zjadł. Dobra, no i co, możemy po prostu przejść przez tą wioskę bez żadnych problemów, bez mordowania żadnych goblinów? Co się dzieje?
Wychudły ze strachu. Wychudły strachu. Great sword, dagger, and is that a sickle? The inking is rough. A work in progress, surely. Cokolwiek to nie jest, na pewno chcielibyśmy się to zabrać, zanim się obudzi. No więc ustawmy się. Serduszko, gdzie ty poszłaś? Dobra, ustawmy się tutaj. Wonder if the gods are watching me. The air is rife with magic. Dobra. Nie wiem, czy to spowoduje, że reszta goblinów nie zaatakuje. Ale co tam? Sharp as ever. Do roboty. Ładny krytyk. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że robiliśmy coup de grace, czy po prostu mu trafił się krytyk. W sumie możemy to pewnie zobaczyć w dzienniku bitewnym. Test ataku 14. Okej. Okay. 14 nie powinno być krytykiem, ale okej. Okay. Will, później się rzucisz. Dobra, możemy użyć tego sobowtóra. Ciągle zapominam używać takich rzeczy, ale zobaczymy, jak bardzo to będzie działać dobrze. Możesz użyć w tej chwili, okej. Okay. I za mało punktów akcji na coś więcej zrobić, to tyle jeżeli chodzi o ciebie. Dobra. Nie oddaję. Co mogę jeszcze sprytnego zrobić? Mogę po prostu strzelić. Zrobić przeszywający strzał, ale chyba nie chcę nic na niego marnować, po prostu. Po prostu go będziemy ciachać. Tyle. Dobra. Chybienie krytyczne. Dobra, przynajmniej nie powinien mieć teraz dojścia do żadnego z naszych członków drużyny, w tym Blue Gale'a. Ty nie możesz nic robić, to stoń to sobie. Jak on odszedł od serduszka? Okej, kompletnie nie rozumiem, jak działa. Jak działa w tej grze. Jak działa w tej grze strefa kontroli. Celność. Możemy zadać 1k6 nekrotyczne za każdym razem, gdy go atakujesz. Dobra. Zostawmy na razie tak, jak jest. Ten sobowtór nie powinien ściągać na siebie uwagi. Właśnie po to go przywołałem, bo miałem na myśli, że ściągnie uwagę. Dobra. To tak. Nie możesz się ruszać. This is my time. Podchodząc tutaj, myślałem, że będziesz miał ułatwienie. Will powinien mieć ułatwienie. Dobra. Despite everything.
osłabiający atak. Dobra. Chociaż w sumie powinniśmy go... Jeżeli będziemy mieli szczęście, powinniśmy go dobić tym, co mamy. Dobra. Tyle. Pierścień jakiś... i jakieś bronie. Nie zamierzam orać. Dobra, ta pani goblin gdzieś tutaj jest. Chodźmy jeszcze tutaj trochę, zobaczmy, co znajdziemy. Ciężki klucz. Okej. Właśnie ten mój sobowtór. Akt wiary to był, okej. Czyli póki co do krótkiego odpoczynku możemy to sobie zregenerować. Jeszcze na razie nie zrobimy odpoczynku. To nie wygląda zbyt solidnie. Zwapniała pajęcza sieć. Myślę, że jeżeli ją podpalimy, to powinna puścić. Okej, nie da się z nimi porozmawiać? Dziennik Heikl. Czernice przerosły nauczyciela, broń mojego mistrza jest niemal gotowa. Został jeszcze tylko jeden element. Samson uważa, że plany do niczego się nie nadają, ale co może wiedzieć, ledwo widzi i pozwala. Na razie odłożyłem plany i prototypy, ale tylko poczekaj. Bla bla bla, nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Nie wiem w sumie, jaki nas jest cel pobytu w tej wieżce. Za tym, że miałem mordować gobliny, a tak naprawdę się z nimi dogadałem i mnie po prostu puściły. Ostrzeżenie dla wybrzeża mieczy. Do wybrzeża mieczy, rozejrzyjcie się, co widzicie, bogobojnych ludzi, elfy i krasnoludy, czy może piekielne pomioty plugawiące naszą ziemię, czyli propaganda rasistowska przeciwko diabelstwom. Okej. Apart from an overgrowth of moss, the well looks unremarkable. Zajrzyj do studni. Okej. Skosiliśmy to śledztwo. Dry stones line the wall. At the bottom, something gleams in the dappled light. Zejdź po linię do wiadra. Wrzuć do studni monetę. Okej. Okay. Coin disappears into the darkness, landing with a soft clink. Dobra. Best not touch those webs or I'll end up as a meal. Hej, ciekawe. Użyj źródeł światła, aby widzieć w ciemności.
Dobra, nie podobają mi się te jaja. Czy możemy je od razu skasować? Podatność na obrażenia od ognia. We woke something. Most likely not from a beauty sleep. Pajęczarz. Ma dosyć dużo punktów życia, muszę przyznać. Come on. Can't stay idle. Rój pająków. Okej, okay, jest jeszcze więcej tych pająków za nim. A ty co tu masz? Rój pająków. Oblesienie chmary małych pająków, które zadają obrażenia kłutoch i trucizn obrażeń w każdej turze. Pewno chcielibyśmy przed tym jakoś zapobiec. Okej, okay, jest ich dwóch. Jest jeszcze więcej pająków, które podejdą niedługo. Widzę to cienko, ale zobaczmy. Tak, właśnie, z takimi obrażeniami to... Nie widzę tam szansy powodzenia. Wycofajmy się trochę do tyłu. Ewentualnie będziemy się ewakuować stąd. Przydałyby się zaklęcia drugiego poziomu, które zużyliśmy. Dobra, to nas tylko spowalnia. Na szczęście to nas... trudny teren. Na szczęście to nas nie mobilizuje całkowicie. Chcę błogosławieństwo. I wycofam się. Są dużo szybsze niż myślałem. Teraz? Ej, dlaczego nie możesz nic rzucić? Bo nie masz akcji? Z jakiegoś powodu nie masz akcji, nie wiem pojęcia dlaczego. W razie po prostu się wycofaj ile możesz. Dobra. Dobra, możemy do nich strzelić do jednego z tych pajęczarzy. Możemy się inspirować, ale możemy uśpić jednego z nich. Możemy jego uśpić. Dobra. Możemy dodatkowo sobie Willa zainspirować i na razie to tyle.
Teraz mógłby się przydać ten sobowtór. Nie chcę się za bardzo ruszać z tej pozycji. Co możemy zrobić? W razie może poczekajmy. Atakują na odległość. Okej, to jest ciekawe. Części nie mają zbyt dużo punktów życia. Możemy rzucić na niego również to? Nie. Dobra. Ała. Dobra, Gale. Tego pająka. Dobra, też nam pomoże. I cofnij się trochę. Dobra. Mamy truciznę. Możemy truciznę zdjąć. Może tak zróbmy. Czy jeszcze możemy? Ja się cofnę i podleczę kogoś. Nie wiem. Chociaż nie, na razie nie potrzebuję jeszcze. Dobra, pajęczujcie sobie ile chcecie. To nam nie przeszkadza. Lustrzane odbicia, przejście bez śladu, roztacz wokół siebie całą cień, który przyzna tobie i pobliskim stowarzyszom promień plus 10 testów skradania się. Mniejsze przywrócenie, nie. Zdrawiająca modlitwa. Tego nie zapamiętaliśmy, to by się mogło przydać. Dobra. Przyjmy pocisku wiodącego na nim. Dobra, utrzymujcie tą pozycję. Teraz możemy jego dobić. Dobra, on się obudził. Przywalmy mu pociskami. Okej, okay, liczę na większe obrażenia. Dobra, co jeszcze możemy zrobić? My tylko chyba strzelić. W razie nic więcej nie potrzebujemy robić. Bardowska inspiracja, skończyły nam się. Możemy coś rzucić im. Hmm.
Zwyczajna trucizna. Czy nie mieliśmy jakiejś trucizny tłuszczu? Znaczy butelki z tłuszczem? To są zwykłe akcje. Nie. Na razie zostawmy tak jak jest. No i gdzie biegniecie? Dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? Fiolka kwasu, to jest zwykła akcja. 2K6. Dobra, jeżeli tutaj podejdą, to zacznę rzucać w nimi fiolkami kwasu. A póki co mam jakiś zwykły atak. Strząsające może oszołomić twój cel. Wiecie co, zachowam to, jeżeli podejdą silniejsi przeciwnicy. Okej. Okay. Chyba pajęczyna cię omotała, jeżeli dobrze to rozumiem. Dobra. Dobra, twój atak wręcz zadaje 4 do 11, to ma 1 do 10, więc atak wręcz będzie lepszy. Może zrobić przeszywający atak. Nie wiem, wolałbym to zachować na tych silniejszych. On już zaraz padnie. Więc nie chcę marnować rzeczy na niego. Powtórz urok, rzuć zaklęcie klątwy na kolejny cel, nie zużywając komórki czaru. Okej. Okay. Możemy osłabić siłę. Pan do nas podejdzie, to powinno mu to przeszkodzić, dobra. Rzucić na niego magiczny pocisk. Mam nadzieję, że nie to podpali to tej całej pajęczyny, która tu jest. Dobra, rzućmy pocisk. Podpaliło. Okej, okej, uczymy się. Dobra, i schowaj się tutaj za rogiem. Jeżeli ktoś będzie chciał do ciebie strzelić, to będzie miał trochę utrudnione zadanie. Dobra, ty powstałeś. Mogę znowu cię uśpić. Dobra. I dobra, trochę się cofnę. Może nawet też się schowam za rogiem. Dobra. Czy jak się poruszymy po tym, to czy nam zada to obrażenia? Dokładnie. Dobra. Listy pocisk. Będziemy się tak nawalać na odległość. Ajajaj. Cofnij się tutaj. Dobra, ty się nie ruszaj. Gdziekolwiek się nie ruszysz, to dostaniesz obrażenia. Mam nadzieję, że oni podejdą do nas. Możemy skoczyć. To nam nie zada obrażeń, dobra. Dobra, wszyscy jeszcze jako tako żyją, więc nie będę jeszcze marnował czasu na leczenie się. Strzelajmy do nich. Ładnie.
poczekał aż przestanie płonąć, okej. Fajnie. Teraz by się przydało już leczenie. Dobra, najpierw się zajmijmy tym gościem, bo nam zajmie trochę parę tur, zanim go zdejmiemy. Jeżeli spróbujemy go znowu uderzyć z czarem, to pewnie tak, mamy chyba tak utrudnienie, ponieważ jest blisko nas. Święty płomień nie ma utrudnienia, ale i tak ma niską szansę. Dobra, zaatakujmy go po prostu. Ładnie. I po prostu go walnij. Najwięcej obrażeń póki co to zada. Okej, chyba klątwa mu zeszła. Nie dostanie dodatkowych obrażeń. Możesz rzucić lustrzanych odbić. Dobra, po prostu go zaatakuj. Pięknie. Coś jeszcze można zrobić? Nie? Gale. Dajmy go. Pięknie. Dobra. On wstał. Cel poza normalnym zasięgiem. Dobra, musimy do niego podejść trochę. Dobra. Mi się przydało trochę uleczyć. Podejdźmy trochę bliżej. Też podejdź. Już 50% szans trafienia. Szywający strzał może się przydać. Idealnie. Możesz też się samemu podleczyć. Możemy robić? Nie. Dobra. Przynajmniej nie powinno ci to zadać dodatkowych obrażeń. Dobra, powinniśmy go teraz już móc załatwić magicznymi pociskami. Niekoniecznie. Dobra. Być mniej więcej tutaj. I twój czar. Okej. Będziemy strzelać w niego, aż nam się uda. Dobra, ty się wycofaj. Nie masz. Póki jesteś zatruty, niewiele zrobisz. Możesz sobie robić ochronę przed orężem. Dobra, nawalamy w niego tym, co mamy. Święty płomień ma 50%, a ognisty pocisk też 50%, to dodajemy więcej obrażeń. No i sru! Dobra, dobra, już nie jesteś zatruty. Dobra, jak zobaczyłem, ile... Momencik, pomóż mi. Czy mamy jeszcze jakiekolwiek leczenia? Mamy. Przy okazji...
Mam uzdrawiającą modlitwę. A już tak nie mogłem rzucać, bo pewnie komórek nie miałem. Dobra. Zobaczyłem, ile HP-ków mieli. To trochę zwątpiłem. Ale... no, jakoś udało nam się to ogarnąć. Dobra, nie wiem, czy tu jeszcze są jakiekolwiek pająki. Możliwe, że są. Więc tak... ciebie złupiliśmy? Nie. Dobra. Wynośmy się stąd. Zasłużyliśmy sobie na porządny odpoczynek. W następnym odcinku... zejdziemy tam. Chyba myślę, że poszperamy sobie jeszcze. Wygląda dosyć ciekawie. Poszperamy jeszcze w tej wiosce, co możemy. W sumie nie wiem, czy jest sens teraz atakować tych goblinów, czy nie. Chyba nie. Zobaczymy. Oni nie są naszym celem. Więc może zostawimy ich w spokoju. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.